Hej, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj opowiem Wam o książce autorstwa poety Kenko Zapiski dla zabicia czasu w przekładzie Henryka Lipszyca. Nigdy nie sądziłam, że sięgnę po tę książkę, szczerze mówiąc. Do niedawna nie wiedziałam, że w ogóle coś takiego istnieje, ale często na księgarniach czy na stronach wydawców przeglądam sobie nowości wydawnicze albo w ogóle co zostało wydane, żeby sprawdzać, czy są jakieś fajne ciekawostki. Bardzo często na przykład takie książki nie mają bardzo dużego takiego medialnego wsparcia, że tak powiem, i przechodzą trochę niezauważenie. Więc często właśnie wchodzę na stronę wydawców i szukam jakichś ciekawostek i tutaj akurat to mnie zainteresowało. Rzadko sięgam po książki z literatury japońskiej, ale przeczytałam Zmierzch z wydawnictwa Tajfuny, który bardzo mi się spodobał i stwierdziłam, że chciałabym przeczytać też coś innego właśnie autorstwa japońskiego pisarza. Autor tego zbioru 243 krótkich albo dłuższych opowieści był właśnie poetą, który tutaj tworzył na przełomie XIII i XIV wieku, więc no, ta literatura to jest taka naprawdę już klasyka. I właśnie ten autor mieszkał na dworze cesarskim, a później postanowił żyć w odosobnieniu jako mnich i właśnie podczas życia właśnie w takiej pustelni stworzył te różnego rodzaju opowieści. Jest to tak zwana literatura konfesyjna, czyli taka literatura wyznania, kiedy właśnie autor opowiada nam o różnych rzeczach, ponieważ tutaj dowiadujemy się bardzo dużo o życiu na dworze, o różnego rodzaju zwyczajach właśnie z czasów XIII i XIV wieku, ale poznajemy tutaj też filozofię głównego bohatera, różnego rodzaju anegdoty z jego życia, już kiedy był mnichem i przed tym, kiedy był mnichem, więc jest tutaj bardzo duże spektrum tematów, bardzo ciekawych, dzięki też właśnie tłumaczowi Henrykowi Lipszycowi. Jest to też dla nas zrozumiałe, ponieważ no, podejrzewam, że tak jak ja, nie macie za dużej wiedzy, jeżeli chodzi o Japonię w XIII i XIV wieku, więc podejrzewam, że bez wstępu, bardzo dobrego wstępu właśnie tłumacza i bez wielu, wielu przypisów właśnie do tych krótkich opowieści, nie zrozumiałabym 3/4 tego, co tutaj jest napisane. Dzięki tym przypisom i dzięki wstępowi jesteśmy w stanie to zrozumieć i jesteśmy w stanie dostrzec właśnie i te niektóre żarty, które tutaj są, ponieważ niektóre anegdoty tutaj są napisane z dosyć dużą dawką humoru. I jesteśmy też w stanie zrozumieć różnego rodzaju relacje pomiędzy poszczególnymi osobami, które się w tych właśnie opowieściach pojawiają. Zbiór ten jest bardzo niejednorodny, ponieważ, tak jak mówiłam, jest tutaj ponad 200 krótkich opowiastek i anegdot. Niektóre zajmują 3 strony, niektóre zajmują tylko 3 zdania. Jest to taki rodzaj może dziennika, właśnie który prowadził autor. Jest bardzo pięknie napisany, naprawdę język jest niesamowicie dobry, ale też dodatkowo przejrzysty. I tutaj jeszcze raz gratulacje dla tłumacza, który zrobił po prostu świetną robotę. Jedno, co może sprawić trudność podczas czytania, to są właśnie wszystkie przypisy, ponieważ jest tutaj bardzo dużo postaci, których my nawet nie mamy szans znać, bardzo dużo postaci z dworu cesarza i jakby wszystko jest wyjaśnione, kto jest kim i często jest tak, że do jednej krótkiej historyjki mamy na przykład 5 albo 6 przypisów z wyjaśnieniem, kto jest kim. Dlatego lektura tej książki zajęła mi trochę dłużej, ale no tak jak mówiłam wcześniej, to i tak jest plus, ponieważ możemy się cieszyć tą treścią w 100%. Co najbardziej mnie zaciekawiło w tym zbiorze, to pogląd autora na życie. Autor na pewno, gdyby usłyszał, co to jest prokrastynacja, to byłby przeciwnikiem. Uważa, że ludzie leniwi są głupcami, że jeżeli chcemy coś zrobić, to musimy do tego dążyć jak najszybciej, nie odkładać niczego w czasie, ponieważ życie jest krótkie, jest niepewne, nie wiadomo, do czego jutro dojdzie, więc trzeba dążyć do swoich celów jak najszybciej i jak najszybciej chcieć właśnie osiągnąć to, do czego dążymy, więc to jest bardzo ciekawe w tym całym zbiorze. Dodatkowo różne inne myśli właśnie filozoficzne, różnego rodzaju właśnie te dworskie intrygi, które tutaj też się pojawiają, są bardzo ciekawym aspektem i ogólnie bardzo serdecznie Wam tę książkę polecam. Nawet jeżeli nie lubicie typowo literatury klasycznej, to i tak ta książka jest na tyle dobrze napisana i na tyle przystępna,
że serdecznie mogę ją polecić praktycznie każdemu. Więc dajcie znać, czy po mojej recenzji przeczytacie tę książkę, albo czy ją już czytaliście. Dajcie mi też oczywiście znać o innych książkach literatury klasycznej japońskiej, albo współczesnej. Jestem bardzo ciekawa, co byście mi mogli polecić. Jakoś ostatnio tak mnie ta Japonia ciekawi i chcę sięgnąć po inne książki właśnie pochodzące z tego kraju. To by było już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!